Cześć, z tej strony Piotrek Krajewski, witajcie na moim kanale. Jak widzicie, za moimi plecami znajdują się Thunderbirdy, bo jestem właśnie w Gliwicach, w siedzibie Dartmoora i w dzisiejszym odcinku opowiem Wam trochę o tym rowerze, gdzie z niego korzystałem, jakie mam odczucia, jakie mam plany wobec niego na przyszły sezon, także zapraszam. Na początku chciałbym Wam powiedzieć w dużym skrócie, że Thunderbird to jest rower, na jaki czekałem w Dartmoorze bardzo długo. Wcześniej miałem przyjemność jeździć na Rootsie. Ale Roots nie był ramą idealną, był super do skoków, ale w terenie nie radził sobie już najlepiej. A Thunderbird już bardziej aktualną geometrią, już z rozwiązaniami technicznymi, które są lepsze, nowocześniejsze, wytrzymalsze, idealnie sprawił się w moich oczekiwaniach do ramy typu freeride. Dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję Panu bardzo. Janek w swoim odcinku o Thunderbirdzie na kanale Dirt It More żartobliwie powiedział, że całe życie czekałem na taki rower. Całe życie może nie, ale całą swoją przygodę z jazdą na rowerze już zawieszonym, to rzeczywiście marzyłem o takim rowerze, żeby był wytrzymały i był w stanie przyjąć moje kaprysy. Jo! Ten rower dostałem dosyć późno, bo miałem otrzymać go już w zeszłym roku, w środku sezonu, w czerwcu. Niestety sytuacja, jaka jest na świecie, dobrze wiemy. Niestety są opóźnienia w produkcji sprzętu, więc ten rower dotarł do mnie dopiero na koniec roku. Jeżeli chodzi o miejsca, w których go testowałem, to przede wszystkim ogromny test dostał we Francji, czyli tam, gdzie kręciliśmy właśnie Edit razem z Antkiem Faszczewskim i całą ekipą. Duże hopy, duże dropy, też sporo terenu. Tak. Naprawdę tego testowania było bardzo, bardzo dużo. Miałem okazję testować ten rower m.in. na Mistrzostwach Polski Enduro w Czarnej Górze. Oczywiście na kanale możecie zobaczyć relacje z tych zawodów. Więcej węgla do tego piekła! Więcej węgla! Pu, 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 pu! Ale ludzi! Muszę powiedzieć, że ten rower spisywał się tam ok, ale było wiele elementów, wiele momentów, kiedy ten duży skok 180-180 plus jeszcze dosyć spora waga, bo ten rower ważył około 17 kg. No nie jest to idealna maszyna endurowa, ale no taki mam rower, na nim jeździłem i muszę przyznać, że spełnił wtedy moje oczekiwania, dobrze się bawiłem, naprawdę mogłem fajnie się wyżyć i nie bać się o to, że sprzęt przede wszystkim tego nie wytrzyma. No i też miałem okazję, niestety, ale na szczęście bez jakichś większych komplikacji, zaliczyć dwa porządne kliny. Raz w kalnicy na największej hopie. Zdecydowałem, że jednak będę leciał, chociaż nie miałem idealnej prędkości i tam srogo przygrzmociłem, jak i też jeżdżąc trasę Rebula, tam też na dosyć sporej hopie nie doleciałem. Nie było problemu, także ten sprzęt jest naprawdę w stanie bardzo dużo przyjąć. Jeżeli chodzi o ogólną charakterystykę, no to jest to rower, jak wspominałem wcześniej, freeride'owy, więc tu mam założone koła 27,5, tak jak i w poprzednim modelu, tak i w nowym. Ja raczej na razie będę tylko celował w koła 27,5, 29 jakoś mi nie do końca leży. Poza tym chcę mieć rower przede wszystkim nastawiony na jazdę, na duże hopeczki, na duże przeszkody, na trasy raczej bikeparkowe, plus gdzieś dodatek ten terenowy, ale jednak. Bo na koniec odcinka powiem Wam, jakie mam w ogóle plany co do tegorocznego Thunderbirda. Jeżeli chodzi o jakieś techniczne aspekty, no to główna zmiana od seryjnego roweru to jest taka, że mam bardzo wysoką kierownicę, dorzuciłem sobie napinacz od Mozarta i zainstalowałem bidon. Mam też opony Kaisery od Continentala. No i zmieniłem też hamulce na Shimano SLX. W
tym roku testowałem amortyzator Marzocchi Bomber Z1 i z tyłu miałem damper od X-Fusion. Złoty łańcuch? Nim się jaram najbardziej. No i dodatkowo do tego jeszcze testowałem nowe plastikowe, szerokie pedały Dartmoora. Także no kilka elementów rzeczywiście było zmienionych. Jeździłem też na mleku. Nie ukrywam, że ja nie jestem wielkim fanem i specjalistą od serwisowania rowerów i mam od tego swoje zaufane osoby. Z jednej strony hopy, ale jednak z drugiej strony gdzieś jednak zabawa w tym terenie, więc miałem zalone mleko z przodu i z tyłu i z tyłu też miałem wrzuconą wkładkę. Finalna waga wynosiła około 17,5 kg, więc jest to rower raczej ciężki, ale też robiłem na nim salta i sztuczki, także... Nie było problemu, ale rzeczywiście no... Wpisuje się to właśnie w charakterystykę rowerów freeride, niżeli właśnie enduro. Jeżeli chodzi o dostępność tych rowerów, to niestety musicie poczekać dopiero do wakacji, bo wtedy i ramy, i kompletne rowery będą dostępne. Natomiast jeżeli chodzi o rower, który ja nie testowałem bezpośrednio, bo jeździł na nim Janek, Thunderbirda 29 karbonowego, to tego roweru możecie się spodziewać już w okolicach marca, kwietnia, także te rowery będą dostępne wcześniej. Jeżeli chodzi o ceny rowerów i samych ram, Thunderbirdów aluminiowych i karbonowych, o których Janek też wspominał w odcinku, to sugerowane ceny wyświetlają Wam się teraz na wyświetlaczu. Właśnie możecie sobie zrobić screena czy zatrzymać. Aczkolwiek pamiętajcie, że są to mniej więcej ceny orientacyjne. Do momentu, kiedy one będą rzeczywiście w sprzedaży, może się jeszcze to zmienić. Golden Hour, bo to oznacza, że sesja na kalnicy zakończona, ale wiecie jak to w internecie, czasem koniec na początek, początek na koniec. Moje odczucia z jazdy na tym rowerze, to jestem naprawdę z niego bardzo zadowolony, przede wszystkim dlatego, że mam już do niego zaufanie, że jeżeli podejmę jakąś decyzję, żeby skoczyć z jednego miejsca w drugie, niekoniecznie przeznaczonego bezpośrednio do skakania, czy transfer, czy lądowanie w jakąś ścianę, lądowanie bokiem, lądowanie na manualu, w jakikolwiek inny sposób, czy czasem clean, czyli niedolecenie, celowe, niecelowe, to ja wiem, że ten rower po prostu jest w stanie to wytrzymać. Thunderbird plus jeszcze shieldy, no to już jest zestaw naprawdę kuloodporny. To, że tu tył jest bardzo krótki w tym rowerze, to jest on naprawdę bardzo zwrotny, fajnie się jeździ na manualu. Nie jest to typowy rower enduro czy super enduro. Ja uważam, że jako taki rower uniwersalny z nastawieniem przede wszystkim do skakania hop, jazdy bike parkowej i czasami wjechania w teren, to naprawdę zdecydowanie daje radę. No ja jestem po prostu z niego zadowolony, naprawdę fajnie mi się jeździło. Jak śledzicie mój kanał i moje poczynania, no to wiecie, że jestem osobą, która lubi raczej czy przelecieć, czy ostro katować sprzęt. Więc rzeczywiście mam do tego roweru naprawdę fajne zaufanie. Jeżeli chcielibyście więcej szczegółów samych technicznych, to zapraszam Was do zobaczenia filmu na kanale Dirt It More, gdzie Janek opowiada trochę więcej o tym rowerze i systemu pracy tego zawieszenia. Tak jak wspominałem na początku, jeżeli chodzi o samą specyfikację, to przygotuję już na początku sezonu, kiedy ten rower będę miał jeden i drugi gotowy już do sezonu. Co będzie nowego? No tu powrzucam kilka innych elementów, właśnie będę wymieniał opony, będę wymieniał hamulce, ale z tego roweru, z tego roku zrobię slopduro. Odchudzę go, będzie jeden hamulec, nie będzie przerzutki, także będzie to na pewno ciekawy projekt, więc stay tuned, jak to mówią. Także na tyle dzisiaj taki szybki odcinek o moich odczuciach, jeżeli chodzi o Thunderbirda. Jeżeli macie jakieś pytania do tego roweru, śmiało zostawcie komentarz. Z wielką chęcią Wam na niego odpowiem. Na koniec, ziomale, klasycznie wiecie. Tu jest subskrypcja, tu jest poprzedni film i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nara! Jestem właśnie w Velo, dokładnie w garażu w Gliwicach.